i na zakończenie dnia tyle nam się różności udało wyjąć. To było fajne, niestety bynajmniej na razie reszty nie znalazłem. Jakaś pamiątka może z jachtu, statku. Jakieś dzieci się bawią. Słabo widać, jakieś postacie są. O. Jakieś widelce, żołnierzyki. Co mamy, część zegarka, cebuli, srebro. Tak wiem, nie wygląda jak srebro. Ale zobaczycie później. To jest ciekawe, bo jest z naprawdę grubego materiału wykonany jakiś żeton. Trzeba podczyścić i zobaczyć, co tam jest napisane. Ale może być ciekawostka. Kolejna srebrna taka nabijka. Nutka jakaś. Monogram. Ale jak pierścionka, no i trochę monet, no buteleczki. Takiej oto transzei mieliśmy sobie w ściance. Myślałem na początku, że coś, jakaś większa stal. Może będzie ciekawie. Wracając do meritum. Tam w dole mieliśmy sobie cichy sygnał i nam, że tak powiem, na łopacie wyskoczył kawuk. Jeszcze pod kawukiem to nam dawało sygnał. Buteleczka z jakąś cieczą. Taki nam zestaw z siemian wpadł.
Jakiś palniczek taki. Chyba benzynka jeszcze w środku. Kolekcja po jakimś chyba lekarzu. Porcelanowe ząbki na szynach. No i ta oto jakaś skrzynka. No dobra, to go podejmę. Podejmujemy hełmik. Drugi z dołeczka. Ładny. Ładny, ładny, dużo formy. Owczek ładny. Słabo nie widać kapczki. Na razie nie widać, proszę. Na razie nie widać. No ale farbka piękna. No, zacny hełm. Na głębokości mamy komplet po żołnierzu. No jest i on. Pochwa trochę zgnita na dole. Żabka ładna. No. No, jeszcze garnuszek pana Helmuta.
No i nie wiadomo, co tam jeszcze jest pod garnkiem. Jakiś mały ten garnuszek. Aha. Trzyma z drugiej strony. Niemiec. Widać, że leżał na dnie ziemian. Tak. Drewno się przylepiło. Nawet skórka jeszcze troszkę jest. No i z pasek jest skóra. Taki helmut. Patrz na barbie. Może i będziesz miał więcej szczęścia. Zobaczymy. Ale to zobaczymy zaraz. No kurde, panie. No troszkę upierdziewał mi czubek. Zobacz jaki stan, kurde. No, jak na kurcze ziemniaczka. Jak na luzem bez poszy? Trzymającego bok ziemianki deskę. Deski. Szkopki miały pomysły. One musiały być naprawdę dobrze zakonserwowane. Bez pochwy w takim stanie. No go przejeżdżasz, będzie idealny. Tylko, że urwana końcówka, no... Zgniła, wiesz, bo była wbita już tam, wiesz, za deskę. Fajny. Nie, ona będzie pod piachą ładna, wiesz? No tak mi się wydaje. No niestety wąsy trafił w szlak.